Mamy 15 minut, zapraszam do antypony. Jest podobno także mikrofon gdzieś na sali. To chciałbym zadać jakieś pytania, a o tym powiedzieć. Nie, to nie działa. Także zapraszamy do antypony. Słuchajcie, mikrofon. Także proszę zobaczyć osobę pytającą, albo mówiącą, ale jest także mikrofon, który możemy Państwu podać. Także proszę bardzo. Te wydatki przyniosą zdrowie.
moglibyśmy mieć te pieniądze zainwestowane inaczej, a jeśli nie są nie. Polska jest krajem pustyńskim. Optymizm wykazuje w turystyce swego rodzaju fenomen. Zjawisko to powinno moim zdaniem badać przez socjologów i antropologów kultury. Może nam tak już nie z zjawiskiem syndromem wypalcia, panie profesorze. A może nie jesteśmy świadomi, o co tak naprawdę to się zdarza? Wszyscy mądrzy ludzie w moim życiu, których spotkałam, byli pozytywni, ale przyszedł się na jego otrzymania. Ja proponowałam włączyć do debaty publicznej również analizę wariantu pesymistycznego. Moglibyśmy przeprowadzić symulację naszych miast publicznych z władzy, jak to wydarzyło się rodzice. Skąd weźmiemy 18 miliardów dolarów na przeprowadzenie akcji ratowniczej, której nie możemy nie powiedzieć? Jaka będzie pobyty naszych miast po tym wydarzeniu? Myślę, że dopiero znając odpowiedzi na te pytania, abyśmy mogli jako społeczeństwo podjąć świadomą decyzję. Żadne inne źródła energii nie są na tego ryzyka jak energetyka jądrowa. I w związku z tym mam to pytanie do rządu, do parlamentarzystów. Mam nadzieję, że na kilka takich miejsc, które będą mogły osobiście pomóc tym osobom wydarzyć. Przepraszam, ale jeszcze w czasie, ale to jest oczywiście prawda. Także bardzo to prosiłam, żebyście się dowiedzieli się przed nim, ale to są osoby, które się tam posiły, ale możemy niestety przedłużyć. Wykonujemy nie tylko w tym momencie podszkodowania za nasze majątki. Co szkodowanie będzie odpowiadało o wartości rynkowej? Jakiego rodzaju opiekę socjalną i medyczną zapewni państwo są poszkodowane? Czy im koszty istnieje za to, będzie włożyć na jego utrzymanie przez kolejne stulecia? Być może klasyczne. Koszty pielęgniarek, nauczycieli, emerytów, edukacji, medycyny, nauki. I czy po wsumowaniu tych wszystkich wydatków nadal będzie się nam opłacać energetyka jądrowa? I na koniec pytanie takie przedwyborcze i filozoficzne. Czy po katastrofie nuklearnej Polska będzie nadal taką samą Polską, jaką była już w ostatnich tysiącach? Mają zbyt mało osób, znaczy SLD
który złożył wniosek o referendum i PSL, który ewentualnie się zastanowił, czy nie poprzeć, mają tak za mało tych głosów, aby ten wniosek przeszedł, a więc żeby zostało w Polsce przeprowadzone referendum dotyczące tej sprawy w sposób łatwiejszy do przeprowadzenia, czyli na wniosek parlamentarzysty. Otóż jeżeli jest tak, że w przededniu, a właściwie w czasie trwającej kampanii wyborczej, politycy PO, ten sam premier, który podobno coś pani obieca, mówią, że nie poszło tego referendum, uczelni informuje państwa, że możliwość jego przeprowadzenia kiedykolwiek, w najbliższej kojarzącej przyjdzie w przyszłości, jest równa zero i tyle. I teraz, jeżeli będziemy mówić, jestem wiarygodny, bo nie jestem członkinią, członkiem partii, albo pani jest wiarygodna, bo pani jest bezpartyjna, to uprzejmie informuję, że będziemy dalej narzekać na polską demokrację, ona będzie coraz gorsza, a ścieżką kariery politycznej, choć może to jest w jakiś sposób, będzie dla mnie stwierdzane. Może gdyby Szwed zatańczył z piątkami, to być może wtedy przebić się, znaczy to jak opowiada, być może przebić się i liczby większe. Niestety musimy zdawać się z tego sprawę, że na tej sali przekonani mówią do przekonanych, a społeczeństwo kocha tych, którzy tańczą i wyjednaczą w swojej Polsce. Dear women and friends, I'm very, very happy like Rebecca to be here. This is a moment for Europe and for the German-Polish relations and for the relations of feminists, ecological activists, non-governmental groups, but I would say cooperation and intelligent cooperation with members of parliament and maybe even some members of governments in Europe. Because I'm so happy to talk to her as well, who is a little bit older than me. I will call myself our grandmothers against nuclear energy and grandmothers for peace. 30, 32, 38 years ago, I was a young feminist, left radical activist against, repression, against, for women rights, for human rights, and for a better world, and for the reunification of a peaceful Europe. So I say about witam serdecznie polityków na sali, wszystkich naszych przyjaciół. Bardzo się cieszę, że do mnie Rebeka, że mam szansę tutaj wystąpić. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie początkiem współpracy, mądrej współpracy między feministkami, działaczami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, a także parlamentarzystami w Polsce i w Europie. Mogę się nazwać z uwagi na swoim prawcą ruchu nuklearnego, a także prawcą Greenpeace'u. Rzeczywiście temu pomocą radykalną feministką, która działała na rzecz praw kobiet, praw człowieka i pokoju w Europie. I bring you here, I brought you here two books which I would like to be translated either by non-Polish or others into English or Polish because they are in a way the heritage of the women's movement against nuclear energy in Germany and some other areas. There is an interview with my old friend and colleague Rebecca Murphy that she was 30 years younger than I was 30 years younger than Marianne Fritz, one of our women leaders, and I hear a little bit. Many women like you, when I get to know you, are in it from the different regions which have been fighting nuclear energy. And this is a book about 20 years of resistance after Chernobyl of women against nuclear energy. So I hope I can give it to gender studies and you also then we can join. So I hope that heritage is not a burden for you, but that we join now in this issue as Europeans and as citizens and
fighting for democracy together. Chciałabym przedstawić dwie książki. Mam nadzieję, że zostaną przetłumaczone przez obecnie wyraźnie, więc fundacji na angielski czy na polski, ponieważ one przedstawiają w pełni dokonania ruchu antynuklearnego w Niemczech, a także innych regionach. W jednej z tych książek jest wywiad z Nocha, a także z innymi kluczowymi postaciami, które działały przeciwko atomowi w Niemczech i okolicznych regionach. Z kolei druga książka przedstawia 20 lat działań w obrębie oporu po skutkach katastrofy w Czarnobylu. Myślę, że te książki mogą być wykorzystane na uniwersytetach, w kursach gender studies i mam nadzieję, że te informacje i te relacje nie przyłączą Was, ale że przyłączycie się do ruchu antynuklearnego jako Europejki, Europejczycy, obywatele, obywatele na rzecz demokracji. Dziękuję bardzo. I am too practical to believe our common struggle for a lovely for Europe, for a Europe of human rights and for a democratic and social Europe. What should be our common struggle? And one is that we should to join all different political levels, not either, not from a party, Europe from a party, but to cooperate in a creative and very intelligent way so that we get the referendum. That must be first strategic priority to get the referendum and to prepare a good position related to the elections in Poland. My second strategic proposal is that I'm coming from Berlin. I'm living in Berlin since 65 and I was responsible for closing the nuclear power plant in Greifswald, which is, I think, 100 kilometers or so from Berlin. So, and Berlin in that sense is a nuclear free city and region. And I'm not ready not to be in solidarity with Poland. Why should Polish people suffer, live in more danger than I? I take it like this. So I think I can promise you the solidarity of the anti-nuclear and the green movement in Berlin, which I think we are something like at least 50,000. That we think about when we organize our flexibility, because it's not just solidarity in vain. It means look into the evacuation plans here and look into the evacuation plans in Berlin and the region of Frankfurt Oder and Schleswig is included or not. So our solidarity can become very practical and I think maybe we have a new mayor of Berlin soon, a friend Renate Künast, and even the Social Democratic mayor, I think that the Social Democratic Party, the Green Party and the movement and Greens and part of the churches even and part of the trade unions. We can work together so that we get this German-Polish relations to be social relations, to be democratic relations, to be hopeful relations for the future, but to make German-Polish relations nuclear free. Mam dla Państwa dwie praktyczne wskazówki, które mogą się przyczynić do sukcesu ruchu antynuklearnego, do wolności demokratyzacji. Po pierwsze, należy bać się upolitycznienia, ale współpracować z działaczami politycznymi na różnych etapach, tak żeby w sposób kreatywny przyczynić się do tego, żeby w Polsce odbyło się referendum w sprawie budowy, ewentualnej budowy elektrowni atomowych. Trzeba przygotować dobre stanowisko przed wyborami w Polsce. Tak więc referendum jest tutaj kluczowe. Druga sprawa ma się tak, że mieszkam w Berlinie od 1965 roku i odegrałam ważną rolę w walczyłam na rzecz zamknięcia elektrowni w Krakowie, która jest położona stopniowo od Berlina, dzięki temu Berlin jest strefą bez atomu. Tak więc w imieniu Zielonych chciałabym wyrazić gotowość do współpracy i solidarności na rzecz
polsko-niemieckich relacji, przeciw atomowi. Myślę, że możemy w praktyczny sposób działać na rzecz działań przeciw atomowi. Myślę, że nowy burmistrz, mimo że będzie z partii demokratycznej, jednak także jest gotowy do współpracy na tym kierunku. Możemy włożyć do związki zawodowe i w ten sposób stworzyć silną, solidarną więź między Litwami a Polską na rzecz partnerstwa zawodowego. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. I zaprosić Państwa na kolejny panel polityczny. Możemy się już zastanowić i porozmawiać z politykami, co dalej, jakich narzędzi będziemy mogli używać. Zapraszam za 10:01. Przypominam, że musimy skończyć konferencję o 10:00. Dziękuję bardzo.